Na relację zaprasza Indeko, producent szaf i garderób na wymiar. Krzysiek, niezły prezent sprawiłeś sobie tym awansem w drugiej serii. Jakie to uczucie? Zadowolony jesteś? No tak, jak najbardziej. Tam na dole się fajnie stoi, ale to było dlatego, że te skoki dzisiaj fajnie wyglądały. Wierzyłeś, że aż tyle miejsc możesz awansować w tej drugiej serii? Nie, no nie myślałem o tym. Bardziej cieszyłem się z tego, że udało mi się fajnie skoczyć, a to, że tak awansowałem, to bardzo fajnie. To jeden z twoich najlepszych wyników w karierze? Tak, drugi najlepszy w Pucharze Świata. I ile dostałeś pieniędzy za ten występ? O kurde, dość. Na sam koniec sezonu twoja forma rośnie. Czy wiesz, z czego to wynika, że akurat teraz tak zaczynasz fajnie skakać? Z czego to wynika? No nie wiem, że w końcu zaczęło wszystko działać tak, jak powinno. Czy lubisz skakać w Oslo? Czy masz ochotę już tam się przenieść? Skakałem tam na Continentalu chyba 2 lata temu. No i tak skocznia się wydawała dosyć fajna, więc nie mogę się już doczekać. Jak uczcicie te twoje i Olka urodziny? Jeszcze nie wiem, w planie jest jakieś wyjście na pizzę, więc pewnie tam pójdziemy. Życzenia złożyli ci koledzy? Tak, złożyli. O, właśnie chciałbym podziękować wszystkim, którzy złożyli mi dzisiaj życzenia. I życzę wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet, wszystkim kobietom. Dzięki, Krzysiek, i życzę, żeby było jak najfajniej też w Oslo. Nie dziękuję, albo dziękuję.